Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od takiego przeglądu stosunków brytyjsko-rosyjskich w perspektywie historycznej. To dość głębokiej, bo zacznijmy od tego, skąd w ogóle mieszkańcy Wysp Brytyjskich dowiedzieli się, że taki kraj jak Rosja, który się zresztą jeszcze wtedy tak nie nazywał, istnieje, i jak zdobyli wiedzę o nim, jak tam dotarli. Otóż zaczęła się cała historia w IX wieku po Chrystusie, we wczesnym średniowieczu, kiedy to pochodzący z północnej Norwegii kupiec wikiński Ottar z Hålogalandu dotarł właśnie na wybrzeże Morza Białego. Dotarł tam ze swojego kraju, z Norwegii. On podróżował głównie po Morzu Północnym, natomiast prawdopodobnie był pierwszą osobą, która odbyła taki rejs wokół Półwyspu Skandynawskiego, wokół Półwyspu Kola, aż na Morze Białe i do tych rejonów, gdzie dzisiaj leży Archangelsk w Rosji. Ottar wyruszył ze swojej ojczyzny przez Ocean Arktyczny, opłynął Półwysep Kola, dotarł do miejsc, w których mieszkali Samowie albo Ugrofinowie, którzy zamieszkiwali wtedy tą część dzisiejszej Rosji i Skandynawii. I Ottar dotarł prawdopodobnie przynajmniej do Półwyspu Kola, a wielu badaczy uważa także, że nieco dalej na południe, to znaczy na południowe wybrzeża Morza Białego, właśnie do ujścia Dwiny, północnej Dwiny, do tego akwenu w rejon dzisiejszego Archangielska. Tam żadnego miasta jeszcze wtedy nie było. Były jakieś rozproszone osady tutejszych plemion. A Ottar czego tutaj szukał? Szukał tutaj przede wszystkim kłów morsa. Chciał tu zapolować na morsy, ponieważ kły morsa, tak samo jak kość słoniowa, były bardzo poszukiwanym towarem dla europejskiego rzemiosła artystycznego. Robiono z tych kłów morsa rzeźby, elementy mebli, elementy insygniów koronacyjnych, także był to towar bardzo poszukiwany. I tutaj prawdopodobnie takim podobnym do widocznego tutaj wikińskiego knaru, taką jednostką ten norweski kupiec dotarł w okolice tak zwanego Bjarmalandu. I tutaj do dzisiaj się badacze spierają, czy to jest bardziej Półwysep Kola, czy to są bardziej południowe wybrzeża Morza Białego, czy też po prostu jest to ogólne określenie wybrzeży Morza Białego. No dość powiedzieć, że Ottar swoją relację zdał właśnie królowi Alfredowi Wielkiemu z Wesseksu i stąd zachowała się ona do naszych czasów. Także zainteresowanie mieszkańców Wysp Brytyjskich i polityków Wysp Brytyjskich tym rejonem sięga właśnie IX wieku, czyli jeszcze czasów przed powstaniem państwa polskiego. I warto też sobie powiedzieć, że w relacjach, które dotarły do Alfreda Wielkiego, zachowały się też wiadomości o wybrzeżach Morza Bałtyckiego i o porcie Trusą leżącym na południowym wybrzeżu Bałtyku w rejonie dzisiejszego Elbląga. Zresztą ten port wikińsko-pruski został odkryty przez archeologów niedawno, bo w latach 90. Ale jeszcze ważniejszy od wyprawy Ottara jest szlak od Waregów do Greków, którego istnienie też datuje się od IX wieku po Chrystusie. On łączył południową Skandynawię, dzisiejszą południową Szwecję, poprzez terytorium europejskiej części Rosji i Morze Czarne z Bizancjum i łączył się także ze szlakami, które biegły dużo dalej, to znaczy do Azji Mniejszej, za Kaukaz, ale także do świata arabskiego. Warto też wspomnieć, że była druga droga łącząca Skandynawię, a przez to i zachodnią Europę z krajami środkowej Azji. Ona biegła wzdłuż Wołgi, aż do Morza Kaspijskiego i ta droga właśnie pozwalała tym kupcom, którzy nią wypływali, docierać do Iranu, a nawet dalej. Natomiast ten szlak, o którym mówimy, to jest szlak, który ze Szwecji przez środkową część Morza Bałtyckiego, jezioro Ładoga i pierwsze ważne miejsce na tym szlaku, Nowogród Wielki, pierwotnie normańską osadę, przez dorzecze
przez dorzecze Dźwiny, docierał później również przez dorzecze Dniepru aż do Morza Czarnego, a z ujścia Dniepru do Morza Czarnego do Konstantynopola. I na tym szlaku właśnie w związku z jego obsługą, z jego utrzymywaniem, zapewnianiem bezpieczeństwa tych wszystkich miejsc, tym wszystkim miejscom handlowym, zapewnianiem ciągłości tego handlu, powstała Ruś, stworzona właśnie przez Normanów, począwszy od półlegendarnego Rurika, wodza normańskiego, który jako pierwszy miał na Ruś przybyć i rozpocząć tą działalność handlową i po części państwotwórczą na terenie późniejszej Rusi Kijowskiej. I na tym wielkim szlaku jest takie bardzo ważne miejsce. Jest to miejsce pomiędzy Dźwiną a Dnieprem, pomiędzy dorzeczami tych dwóch wielkich rzek w rejonie dzisiejszego Smoleńska. Jak wiadomo, Normanowie poruszali się knarami, statkami handlowymi, no i okrętami wojennymi, więc generalnie preferowali transport wodny, a w tym miejscu nie było żadnego cieku wodnego, który umożliwiałby połączenie Dźwiny z Dnieprem. I tutaj właśnie trzeba było albo przenosić te statki na jakichś niewielkich odcinkach, albo przeładowywać towar z tych jednostek, które znajdowały się na Dźwinie, na te, które znajdowały się na Dnieprze. I tutaj właśnie w rejonie Smoleńska archeolodzy jeszcze przed II wojną światową, archeolodzy radzieccy, natrafili na spore nagromadzenie stanowisk związanych z działalnością Normanów w Smoleńsku i na stanowisku największy z nich Gniezdowo. To jest nieprzypadkowa nazwa, bo to jest właśnie to Gniezdowo, blisko którego odkryto mogiły polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez NKWD. Zresztą, aby zdementować pierwsze doniesienia o odkryciu ich grobów, tutaj propaganda radziecka usiłowała bronić się w ten sposób, że wypuściła wiadomość, że prawdopodobnie odkryto tu jakieś pradziejowe albo wczesnośredniowieczne kurhany bądź groby. Natomiast stanowisko archeologiczne Gniezdowo jest o tyle niezwykłe, że była to faktoria handlowa właśnie w tym miejscu, gdzie przenoszono towar bądź statki z dorzecza jednej rzeki do dorzecza drugiej. I to jest stanowisko, które liczy 17,5 hektara. I to jest bardzo dużo, ponieważ największe faktorie handlowe wikińskie, takie jak Kaupang czy Hedeby w Skandynawii, no to liczą sobie od 18 do 20 hektarów, więc nie jest to stanowisko małe. To jest jedna z większych faktorii normańskich w ogóle. Świadczą o tym też kurhany grobowe, a także liczne skarby. To jest tylko jeden z nich. Skarby zawierające nie tylko biżuternie, przedmioty srebrne, ale przede wszystkim srebrne dirhemy arabskie. I stąd wiadomo, że było to miejsce bardzo ważne dla handlu międzynarodowego, nie tylko ze Skandynawią, z Bizancjum, ale także ze światem arabskim. I prawdopodobnie najważniejsze miejsce na tym szlaku pomiędzy Skandynawią a Konstantynopolem. I działalność handlowa z Skandynawów na Rusi i ich aktywność militarna, ich najazdy na Bizancjum, spowodowały w końcu utworzenie państwa, utworzenie Rusi Kijowskiej, która, jak pokazują znaleziska archeologiczne, a także mówią nam przekazy historyczne, jest praktycznie w całości dziełem tych normańskich najeźdźców. I trzeba też zaznaczyć, że oni na terenie dzisiejszej Rosji Europejskiej i trochę dalej już za Wołgą zetknęli się nie tylko z ludami słowiańskimi, ale także z ludami ugrofińskimi, które zamieszkiwały na przykład tereny nadwołżańskie, tereny dzisiejszej środkowej Rosji, a także z ludami stepowymi, z ludami tureckimi, takimi jak Hazarowie, którzy zamieszkiwali stepy pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim do rzeczy Dolnej Wołgi. I ci Waregowie, którzy zresztą są słynni również z tego, że służyli w gwardii cesarzy bizantyjskich,
byli właściwymi twórcami Rusi i co ciekawe, po roku 1066, po bitwie pod Hastings, przybyszów ze Skandynawii w Gwardii Bareskiej zastąpili Anglosasi. Anglosasi, którzy uciekali po podboju Wysp Brytyjskich przez Wilhelma Zdobywcę ze swojego kraju, którzy zostali pozbawieni ziemi, tytułów, godności, znajdowali schronienie w Bizancjum i stali się z czasem główną częścią Gwardii Bareskiej. Tak więc te wszystkie szlaki, o których tutaj mówiliśmy, szlak od Waregów do Greków, szlak wołżański, łączyły świat islamski i bizantyjski, wschodni basen Morza Śródziemnego i Azję Środkową poprzez Ruś, aż ze Skandynawią i zachodnią Europą. Dlatego tereny Rusi były dla Normanów takie ważne, przede wszystkim jako kraj tranzytowy, ale także jako miejsce zyskownego handlu, głównie, to należy podkreślić, głównie niewolnikami, których potrzebowało zarówno Bizancjum, jak i świat arabski. I te kontakty ze światem skandynawsko-anglosaskim nie ustały w późniejszym czasie, ponieważ warto dodać, że żoną jednego z władz, późniejszych władców Rusi, Włodzimierza II Monomacha, była córka ostatniego króla anglosaskiego, Harolda II, Geta z Wessexu. Także wszyscy ci, która też po klęsce swojego ojca uciekła najpierw do Skandynawii, a potem na Ruś. Także to jest bardzo charakterystyczne, że ci wszyscy Anglosasi, którzy zostali wysadzeni z siodła po bitwie pod Hastings, szukali swojego miejsca na wschodzie i na dalekiej północy, bądź też na południu w Bizancjum. Jeżeli chodzi o kolejną fazę tych ważnych kontaktów i to, co nas tutaj chyba najbardziej będzie interesowało, to jest to XVI wiek, kiedy Wielkie Księstwo Moskiewskie staje się hegemonem na terenie dzisiejszej europejskiej Rosji, podbija coraz to nowe kraje i nawiązuje kontakty handlowe właśnie za panowania Iwana Groźnego z Anglią. Po wyprawie Ryszarda Szancelora, która znów na tego typu galeonach dociera trochę szlakiem od Tara na daleką północ, opływa Półwysep Kola, opływa Skandynawię i dociera znowu w rejon współczesnego Archangielska. Wtedy to miasto w takiej formie też nie istniało. Istniała osada Hołmogory u ujścia Dwiny do Morza Białego. I ta wyprawa Ryszarda Szancelora jest początkiem regularnych kontaktów handlowych i dyplomatycznych Królestwa Anglii z Carstwem Rosyjskim, właśnie zapanowania Iwana Groźnego, czyli w połowie XVI wieku. I to wydarzenie, przybycie ambasadorów i kupców angielskich na Ruś jest odnotowane i nawet zilustrowane, jak to widzimy, w ruskich kronikach właśnie z tego okresu. I sam Iwan Groźny, który w 1564 roku wycofał się z Moskwy do Aleksandrowskiej Swobody, 100 km od stolicy, i podzielił swoje państwo na takie dwie strefy, czyli na ziemszczynę, gdzie obowiązywało jeszcze stare prawo sądów ziemskich, i opryczninę, czyli region wyłączony spod zwyczajowej jurysdykcji, podległy samemu carowi i jego pomocnikom, czyli oprycznikom, którzy mieli tam strzec porządku. I co jest bardzo ważne, w 1569 roku, kiedy już te kontakty pomiędzy Iwanem Groźnym a Elżbietą I zostały nawiązane, przynajmniej pośrednio, są później już wysyłane listy, regularna korespondencja, angielscy kupcy nastają na to, żeby podlegać pod jurysdykcję opryczniny i pod to, żeby na terenie
gdzie ci opricznicy mieli swoją jurysdykcję prowadzić działalność handlową i nastawali też na zachowanie swoich przywilejów na tych terenach, na co car, władze rosyjskie skwapliwie się zgodziły, zresztą nadając sporo innych przywilejów handlowych kupcom angielskim, przede wszystkim angażując ich w produkcję zbrojeniową, nakazując im rozwijanie kopalń rudy żelaza i hut na terenie Rusi, na wszystkich poszukiwanie tych rud żelaza i zakładanie tych kopalń i hut na wszystkich terenach, gdzie oni ten surowiec znajdą, a także zakładanie osad przy tych zakładach produkcyjnych. Także na tym terenie opryczniny kompania moskiewska i kupcy angielscy dostali również przywilej bicia monety, który zachowali jeszcze w czasach następców Iwana Groźnego. Tutaj widzimy właśnie taką srebrną kopiejkę wybitą przez kompanię moskiewską w imieniu cara Fiodora I. Taką monetę kupcy angielscy mogli właśnie bić na terenie opryczniny. No i tutaj kilka ilustracji przedstawiającej odkrywców, kupców i udziałowców kompanii moskiewskiej. Sebastiana Cabota, syna słynnego Johna Cabota, jednego z odkrywców wybrzeża Ameryki Północnej, Hugh Willoughby, jednego też z pierwszych Anglików, którzy dotarli w ogóle do Rosji, Antonego Jenkinsona, którego wyprawy sięgnęły nie tylko Morza Białego, ale i do Rzecza Wołgi, Morza Kaspijskiego, a także Azji Środkowej. No i Henry'ego Hudsona, znanego później z eksploracji terenów dzisiejszego wybrzeża Kanady. I tutaj widzimy na tej mapie trasę jednej z ekspedycji Jenkinsona do Azji Środkowej, aż do Buchary. I to jest kolejna charakterystyczna rzecz. Otóż Jenkinson po opuszczeniu Moskwy i dotarciu do Nieżnego Nowogrodu dalej porusza się starym szlakiem wołżańskim wikingów. Dociera do Astrachania i ujścia Wołgi do Morza Kaspijskiego i właściwie realizuje pierwotny cel wikingów, którzy na początku X wieku przedsięwzięli kilka wypraw na wybrzeże Morza Kaspijskiego, w rejon dzisiejszego Baku, do północnego Iranu. Być może chcieli dotrzeć i dalej, na wschód i południe. Dość powiedzieć, że ta wyprawa się nie udała, ale ona jest dość dobrze opisana w wikingskich sagach i na kamieniach runicznych. Natomiast Jenkinsonowi udało się dotrzeć do Środkowej Azji, nad brzeg Amudarii i do Buchary. I te rejony już później przez cały czas pozostają obszarami zainteresowania brytyjskiej penetracji handlowej, ekonomicznej i politycznej. A to najważniejszy zabytek związany z bytnością kupców kompanii moskiewskiej, kupców angielskich na terenie Rosji, czyli stary angielski dwór w Moskwie, dzisiaj odrestaurowany, zresztą w latach 90. odwiedziła go królowa Elżbieta II, siedziba kupców kompanii moskiewskiej, którzy mimo, że ten dom był położony na obszarze ziemszczyny, rozciągali swoją działalność właśnie na tereny opryczniny. No i tutaj odrestaurowane wnętrza typowego XVI-wiecznego domu kupieckiego, izby zebrań, magazynów. To jest model galeonu, takimi właśnie statkami przypływali kupcy angielscy kompanii moskiewskiej w rejon Holmogór, do Narwy, do innych miejsc, gdzie prowadzili swój handel, bo warto pamiętać, że nie tylko w Moskwie, ale właśnie w Narwie, w Holmogorach, w innych miejscach mieli swoje składy i faktorie. No właśnie, to już jest zdjęcie późniejsze, XIX-wieczne, Holmogory. Tutejszy monaster prawosławny. Właśnie tutaj było jedno z wielu miejsc, w których kupcy z Wysp Brytyjskich handlowali z miejscowymi i sprowadzali stąd surowce, począwszy od futer właśnie rogów morsów, a skończywszy na
skończywszy na bardziej strategicznych i ważniejszych surowcach, takich jak drewno, żelazo, wosk, smoła i towary leśne. A tutaj takim szrafowaniem na tej mapie mamy zaznaczony obszar objęty tą tak zwaną opryczniną i warto zwrócić uwagę, że jest to obszar zainteresowania kupców kompanii moskiewskiej, gdzie oni tutaj mogli prowadzić zgodnie z tymi przywilejami swoją działalność i obejmują także ujście Dwiny do Morza Białego, czyli miejsce, gdzie po raz pierwszy kupcy angielscy dotarli, ale także część do Rzecza Górnej Wołgi, skąd mogli docierać w dół tej rzeki, aż do Morza Kaspijskiego. I prześladowania i ekspropriacje, jakie tutaj na tym obszarze podjęli z rozkazu Iwana Groźnego opryczniki, spowodowały, że elita rosyjska, tutaj szabojarzy, zaczęli uciekać z Rusi w ogóle na zachód i południe, czyli przede wszystkim na tereny państwa polsko-litewskiego. Dlatego też kampanie króla Stefana Batorego na tym terenie Inflant, na terenie Rusi, które dotarły do ziem objętych przez opryczninę, miały głęboki sens ekonomiczny i polityczny, dlatego że, tak jak już wspomniałem, przywileje kupców angielskich na terenie Rusi dawały im w pewnych miejscach przynajmniej monopol na eksploatację i przetwarzanie rudy żelaza, służącej przede wszystkim do wyrobu broni, będącej towarem strategicznym. Tak więc kompania moskiewska przynajmniej pośrednio uzbrajała wojska Iwana Groźnego i jego następców, które później walczyły z wojskami polsko-litewskimi w tych licznych kampaniach w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku. Kompania moskiewska istniała do 1917 roku, miała lepsze i gorsze okresy swojej działalności, mniejszej i większej prosperity. Natomiast car Piotr I Wielki, którego zwykle kojarzymy jako tego władcę, który najwięcej skorzystał na kontaktach z Niderlandami, w czasie swoich wojaży po zachodniej Europie dotarł też do Anglii. Legenda głosi, że miał pracować w stoczni w Deptford w Anglii, natomiast na pewno ze swoją świtą do Deptford dotarł i tam przypatrywał się brytyjskiemu przemysłowi stoczniowemu i temu, jak Anglicy budowali swoją potęgę morską. I te obserwacje chciał później wykorzystać przy budowie rosyjskiej floty, która miała zapewnić mu przewagę na Bałtyku, później też na Morzu Białym. No to jest taka ciekawostka, pamiątkowa tablica, pamiątkowy kamień, który został ustawiony na miejscu, gdzie car Piotr Wielki miał wsadzić drzewo morwowe. A tutaj bulwar Anglijska Jana Bierewnaja w Petersburgu. Bardzo ważne miejsce. Co najmniej od lat 20. XVIII wieku ten bulwar, ta ulica nadmorska była miejscem, gdzie rezydowała kolonia angielska w Petersburgu. I ta kolonia angielska była tu nieprzerwanie od XVIII wieku aż do roku 1917. Tutaj istniały przedstawicielstwa brytyjskich przedsiębiorstw, sklepy, magazyny, nabrzeże portowe i mieszkało tutaj najpierw około 50, później 100-kilkudziesięciu Anglików, a już w XIX wieku dużo prężniejsze grupy Anglików i Szkotów. W XVIII wieku tutaj można było kupić praktycznie wszystkie drogie towarów wytwarzane w Anglii, które tutaj przywożono, począwszy od tkanin, ubiorów, galanterii skórzanej, kapeluszy, samowarów, bo warto wspomnieć, że pierwsze samowary zostały przywiezione przez Anglików do Rosji i ta kultura picia herbaty też zresztą stamtąd się wzięła, bo w XVIII wieku na skutek zatargów i wojen
na Dalekim Wschodzie, Rosji z Chinami, ten szlak herbaciany był co jakiś czas zamknięty, więc po prostu Rosjanie tę herbatę przez długi czas wprowadzali przez Wielką Brytanię. I tutaj istniały angielskie kluby, nawet loże masońskie, rozmaite stowarzyszenia. Wydawano tu gazety w języku angielskim. I tak to trwało praktycznie przez większą część XVIII i cały XIX wieki, aż do roku 1917. Wiadomo ze świadectw, że Rosjanie na przykład uwielbiali angielskie piwo, sprowadzali je i pili w ogromnych ilościach. Tak samo ceniono angielskich trenerów jazdy konnej, różnych sportów. Sprowadzano nawet rasowe gatunki psów i koni. Tak ten bulwar wygląda dzisiaj, natomiast mamy liczne obrazy, które nam od końca XVII wieku obrazują, jak ta ulica, jak ta kolonia angielska, ta faktoria handlowa wyglądała. W XVIII, tutaj znowu obraz z 1835 roku, tu już z drugiej połowy XIX wieku. I to jest zdjęcie z samego początku wieku XIX nadbrzeżnego bulwaru angielskiego i tej kolonii. Ta kolonia miała małą przerwę w działalności, dosłownie roczną, w roku 1800, kiedy to car Paweł I zdecydował, że pójdzie na zwarcie z Anglią. Opracowano plan inwazji wojsk rosyjskich na Indie przez Afganistan, który się nie udał, ponieważ car Paweł I został zabity w zamachu, w którym prawdopodobnie w rękę maczali Anglicy zresztą. I to był jedyny czas, gdzieś około pół roku, kiedy te sklepy nad Bereżnej były zamknięte, ale już w styczniu 1801 roku wszystkie sklepy, faktory i przedsiębiorstwa zostały otwarte. Na początku XIX wieku najbardziej palącą kwestią w stosunkach Imperium Rosyjskiego z Imperium Brytyjskim była kwestia wschodnia, czyli kwestia równowagi sił na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie, która coraz bardziej zaczęła w pierwszych dziesięcioleciach wieku XIX dochodzić do głosu, kiedy to najpierw Rosja, a potem także i Anglia popierały powstanie greckie przeciwko Imperium Osmańskiemu. I tutaj żadne z imperiów nie chciało dać się ubiec. Także i można powiedzieć, że i Rosjanie mieli swoich powstańców greckich i Anglicy. Obydwa te mocarstwa udzielały im pomocy. Natomiast apogeum tego konfliktu właśnie nastąpiło w połowie XIX stulecia, kiedy to pod pretekstem sporu o opiekę nad miejscami świętymi w Palestynie wybuchł konflikt pomiędzy Imperium Osmańskim a Rosją. Za Imperium Osmańskim ujęły się Wielka Brytania i Francja, później też Królestwo Sardynii. I doszło do wojny krymskiej. Doszło do wojny krymskiej, która się toczyła nie tylko na Morzu Czarnym, ale też częściowo na Morzu Bałtyckim, na morzach otaczających Skandynawię, ale główne działania toczyły się właśnie na Półwyspie Krymskim w trakcie kampanii prowadzonej tutaj i oblężenia Sewastopola. I w tym momencie słabość armii rosyjskiej, słabość komunikacji i słabość w porównaniu z posiadającymi już bardzo wysoko rozwinięty przemysł państwami zachodnioeuropejskimi w pełni się ujawniła. Przez cały czas trwania tej kampanii zawodził i rosyjski wywiad, i transport, zaopatrzenia w państwie pozbawionym praktycznie linii kolejowych. Jak wiadomo, tutaj to zaopatrzenie musiano dostarczać takimi karawanami wozów zaprzężonych w woły przez całą Ukrainę, co było długie i bardzo nieefektywne. Natomiast zaopatrzenie przychodziło bardzo szybko statkami napędzonymi parą z baz wojsk koalicji, które się znajdowały w Azji Mniejszej. I tutaj też odwożono rannych do szpitali w Konstantynopolu, w Skutarii. A wszystkie problemy związane z zaopatrzeniem spadły na stronę przeciwną, właśnie na Rosjan. I dlatego, mimo heroicznej obrony Sewastopola, mimo tego, że Rosjanie cały swój potencjał zużytkowali na
na tą kampanię, ponieśli klęskę. Zresztą prawdopodobnie przybity tą klęską na skutek niej zmarł car Mikołaj I. W tym też czasie toczyła się rywalizacja pomiędzy Imperium Brytyjskim a Rosją w Azji Środkowej, tak zwana Wielka Gra, o której tutaj warto by było krótko wspomnieć. Działania wywiadów prowadzone na tym pograniczu górskim pomiędzy Środkową Azją a subkontynentem indyjskim w Afganistanie, w Kotlinie Kaszgarskiej, w Sinkiangu, w Persji. Praktycznie przez większość XIX wieku, od lat 30. do początku wieku XX, do 1907 roku konkretnie, te tereny były obszarami takiej zimnej wojny między tymi dwoma mocarstwami. Tutaj gra wywiadów przybierała bardzo duże rozmiary. Kilka razy mogło nawet dojść do wybuchu gorącej wojny między Imperium Rosyjskim a Indiami Brytyjskimi, zwłaszcza wtedy, kiedy w latach 70. i 80. Rosjanie podbili Emiraty Hiwy i Buchary, zbliżyli się do Afganistanu, zaczęli rozbudowywać się z garnizonami na tamtych terenach, zwłaszcza w czasie konfliktu Azerbandzie w latach 80. XIX wieku, kiedy prawie doszłoby do wybuchu wojny światowej w konfiguracji Wielka Brytania, jej sprzymierzeńcy kontra Rosja i jej sprzymierzeńcy. Na szczęście właśnie w tym czasie mediacje dyplomatyczne temu zapobiegły. Natomiast do 1907 roku ta rywalizacja trwała. Garnizony brytyjskie w dzisiejszym Pakistanie i garnizony rosyjskie na terenie dzisiejszej Republiki Środkowoazjatyckiej patrzyły na siebie przez Afganistan, przez góry Pamir i oczekiwały, jaki ruch zrobi druga strona. Natomiast rozbudowa potencjału militarnego Rosji, ta dostrzegalna słabość w wojnie krymskiej, stały się przyczyną rozbudowy rosyjskiego przemysłu już w drugiej połowie wieku XIX, a to się nie mogło udać bez kapitałów i banków zachodnich, które w Rosji działały już w tym stuleciu. Warto wiedzieć, że właśnie w wieku XIX większość banków zakładanych na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, łącznie z Bankiem Państwowym, było zakładane z udziałem kapitału zachodniego, czy to niemieckiego, czy to brytyjskiego, czy też wreszcie francuskiego. Także wielkie inwestycje kolejowe, takie jak kolej transsyberyjska, były możliwe dzięki udziałowi kapitału zagranicznego, zwłaszcza brytyjskiego i francuskiego. Ale także inne gałęzie przemysłu rozwijały się nie tylko z udziałem brytyjskiego kapitału, ale i brytyjskich specjalistów. Tutaj przykładem może być Walijczyk John Hughes, przedsiębiorca, który już w latach 60. XIX wieku wyjechał do Rosji, aby podjąć zlecenie budowy fabryk zbrojeniowych i hut na potrzeby rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. I pan Hughes to jest człowiek, który założył Donieck, położony w owych czasach, czyli w latach 70. XIX wieku, z dala od wielkich szlaków komunikacyjnych, w szczerym polu, stepie, ale wykryto pod powierzchnią ziemi tutaj złoża węgla kamiennego. Natomiast kilkaset kilometrów dalej na zachód, w Krzywym Rogu, istniały złoża rudy żelaza i to było idealne miejsce, żeby założyć hutę żelaza i wszelkie zakłady z nią związane, a także kopalnie węgla, bo warto wiedzieć, że częściej w XIX wieku, ale także i później zakładano huty żelaza nie tam, gdzie było dużo rudy żelaza, niekoniecznie tam, chociaż to się zdarzało, ale ekonomicznie było zakładać takie przedsiębiorstwa tam, gdzie była bliskość opału, czyli węgla kamiennego. No i właśnie lata 70., 80. To są czasy, kiedy
John Hughes zakładał swoje przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze na terenie dzisiejszego Doniecka. To miasto zresztą od jego nazwiska nazywało się wtedy Józowką. Tak wyglądała ulica Józowki już w latach 90. XIX wieku. No i huta żelaza wybudowana przez Hughesa i angielska szkoła w Doniecku. Także całe Zagłębie Krzyworowskie i Zagłębie Donieckie jest tak naprawdę dziełem angielskich przedsiębiorców. I trzeba sobie też uświadomić, że to wszystko się działo w czasach, kiedy oficjalne stosunki dyplomatyczne, międzynarodowe pomiędzy Rosją carską a Zjednoczonym Królestwem nie były zbyt dobre, właśnie ze względu na toczącą się w Azji Środkowej wielką grę. Brytyjczycy uważali cały czas oficjalnie Cesarstwo Rosyjskie za swojego głównego rywala i zagrożenie dla brytyjskich Indii. Cały czas realnie się toczyła ta gra wywiadów, natomiast nie przeszkadzało to angielskiemu kapitałowi we wchodzeniu głębokim, bardzo głębokim w rosyjską prowincję, w rozbudowaniu rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ale także tekstylnego, ponieważ warto też odnotować, że większość fabryk tekstylnych w Rosji budowanych w tamtych czasach była budowana, rozwijana, rozkręcana z udziałem brytyjskich przedsiębiorców, robotników i inżynierów. Nawet w Łodzi zachowały się maszyny tekstylne, szwalnicze, maszyny tkackie wyprodukowane w Wielkiej Brytanii, które były importowane przez Rosję, ponieważ nie miała własnych fabryk maszynowych, w których takie właśnie urządzenia można było produkować, wytwarzać. I dzięki obecności brytyjskich maszyn, inżynierów, a nawet robotników, bo nawet robotnicy z Wielkiej Brytanii jeździli do Rosji, żeby w tych fabrykach budowanych przez przedsiębiorców bardzo różnej narodowości, niemieckiej, żydowskiej, brytyjskiej, polskiej, ale także rosyjskiej, pracować, nie udałoby się w Rosji tego przemysłu rozbudować. No, zachodnie patenty i zachodnia technologia pomogły też w rozbudowaniu przemysłu zbrojeniowego, konkretnie w wytwarzaniu broni krótkiej i małokalibrowej na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, chociaż tutaj jakby też trzeba zwrócić uwagę na to, że największy był tu udział kapitału i technologii amerykańskiej. Fabryki rewolwerów i innej broni, które zostały rozbudowane przez firmę Samuela Colta na terenie Rosji jeszcze w latach 60. po wojnie krymskiej, były właśnie zaczątkiem nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego w tym kraju. Natomiast wiele maszyn, które zasłużyły na przykład do wytwarzania lów karabinowych czy pistoletowych, było sprowadzanych z Wielkiej Brytanii. Tutaj rewolwery Smith & Wesson, pierwsze modele produkowane w Rosji na licencji amerykańskiej. Ale kapitał zagraniczny, i w tym brytyjski, był zainteresowany nie tylko inwestycjami bardzo kapitałochłonnymi, które polegały na rozwijaniu rosyjskiego przemysłu w różnych jego gałęzi, czerpaniu z tego zysków, ale także na eksploatacji rosyjskich surowców naturalnych, które uważano za główne i najbardziej poszukiwane dobro tego kraju. No i widoczny tutaj Lord George Robert Harris był szefem spółki wydobywczej, która działała już na terenie Afryki Południowej, także na terenie Azji i Ameryki Południowej, gdzież poszukiwała złota i diamentów. Spółka Lorda Harrisa miała też swoje udziały w kopalniach na terenie Rosji. I jej największym obszarem działalności były kopalnie złota nad rzeką Leną. Tutaj mam widoczną akcję Lena Goldfields Limited, czyli tej spółki, która z udziałem Harrisa została założona. Także już na początku XX wieku brytyjskie spółki wydobywcze eksploatowały rosyjskie złoża złota i innych metali szlachetnych. I warto też odnotować, że w 1912 roku, na początku XX wieku, to właśnie na terenie kopalni złota nad Leną wybuchł
wielki, krwawo stłumiony strajk robotników i górników, którego rozkręcaniu udziału wziął sam Józef Stalin. Ale oczywiście nie tylko złoto czy inne metale szlachetne brytyjskie spółki wydobywały na terenie Rosji, ale także i inne bardziej użyteczne i konkretne metale i złoża. A tutaj jeszcze ciekawostka, to jest pułkownik Hiram Berdan, oficer armii amerykańskiej, konstruktor broni, od którego nazwiska pochodzi zwyczajowa nazwa karabinu używanego przez wojska carskie w drugiej połowie XIX wieku, czyli Berdanka. Także jak widać, bez udziału kapitału zachodniego trudno by było Rosjanom w tej sytuacji swój przemysł zbrojeniowy czy wydobywczy rozbudować. Te stosunki dyplomatyczne pomiędzy Imperium Brytyjskim a Rosją pozostawały bardzo napięte aż do 1907 roku. Zaostrzyła je jeszcze wojna rosyjsko-japońska, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Japończycy rozbudowali swój potencjał militarny, zwłaszcza flotę, z pomocą kapitału brytyjskiego. Bardzo wiele japońskich okrętów wojennych, które potem wzięły udział w wojnie z Rosją w latach 1904-1905, zostało zbudowanych w brytyjskich stoczniach, począwszy od tego widocznego tutaj na górze jednego z wczesnych pancerników japońskich, pancernika Kongo, ale też spora część pancerników floty japońskiej, która zwyciężyła pod Tsushimą, też została zbudowana w Wielkiej Brytanii. I dzięki zagranicznym kredytom brytyjskim, amerykańskim, Japończycy tak naprawdę mogli odnieść zwycięstwo nad takim mocarstwem militarnym, jakim była Rosja carska. Zresztą Wielką Brytanię i Japonię łączył wtedy oficjalny sojusz. Ale znowu wrócimy do Azji Środkowej, o której właściwie od początku tutaj sobie opowiadamy w kontekście tych stosunków. Bo to, co się tutaj działo w pierwszych latach XX wieku, doprowadziło do odwrócenia sojuszy i do tego, że Wielka Brytania stała się sojusznikiem Imperium Rosyjskiego. I tak po wojnie rosyjsko-japońskiej Rosja była bezradna. Nie mogła odbudować swojego potencjału militarnego, zwłaszcza floty zniszczonej w tej wojnie, i była zdana na pomoc kapitału zagranicznego, przede wszystkim brytyjskiego i francuskiego. I rzeczywiście od 1906 roku zaczyna się penetracja kapitału zagranicznego na brytyjskiego i francuskiego do Rosji. Kolejna jej faza, rozbudowa za pomocą tego kapitału rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Ale właśnie coś ciekawego dzieje się też w tym czasie na terenie Iranu. Iran cieszy się coraz większym zainteresowaniem wszystkich ówczesnych mocarstw ze względu na odkrywane tam złoża ropy naftowej, która jest wtedy, w tamtych czasach, perspektywicznym paliwem, takim, o którym się mówi, że będzie paliwem przyszłości, za pomocą którego będzie się napędzać przede wszystkim silniki okrętów wojennych, bo to wtedy głównie chodziło. Admirał John Fisher, który jeszcze w latach 70. XIX wieku w czasie swoich odczytów głoszonych w Wielkiej Brytanii zwracał uwagę na to, że opanowanie złóż ropy naftowej, opanowanie dostaw jest tutaj kluczowe dla Imperium Brytyjskiego, jeżeli chce przetrwać. Rewolucja, która tutaj w 1905 i 1906 roku, czyli mniej więcej analogicznie z rewolucją na terenie Imperium Rosyjskiego i w Królestwie Polskim, wybuchła, w której miejscowi rewolucjoniści związani z socjaldemokratyczną partią Rosji, czyli de facto z bolszewikami Lenina, maczali palce tutaj z rewolucją, która została częściowo poparta przez ambasadę brytyjską w Teheranie. Szach nie mógł sobie poradzić, więc w 1907 nastąpił, tak jak tutaj napisałem zresztą, przewrót w stosunkach międzynarodowych. Konwencja anglo-rosyjska dzieliła Iran na dwie strefy: północną, kontrolowaną przez Rosję,
i południową, kontrolowaną przez Imperium Brytyjskie. I tutaj znów nastąpiła penetracja kapitału brytyjskiego do Iranu. Początki eksploatacji tutejszych złóż ropy naftowej, natomiast Rosjanie pomogli szachowi stłumić rozruchy rewolucyjne. Persja stała się państwem całkowicie zależnym od zagranicznego kapitału i wasalem Rosji i Anglii. Natomiast ta rywalizacja, która od początku niemal XIX wieku toczyła się tutaj w Azji Środkowej między dwoma imperiami, na jakiś czas wygasła. Państwa rozgraniczyły swoje strefy wpływów, a Wielka Brytania zyskała perspektywicznego sojusznika w nadchodzącej wojnie z Niemcami. I kiedy przed I wojną światową, przed wybuchem tego wielkiego konfliktu, ambasadorem brytyjskim w Petersburgu został Sir George Buchanan, Rosja była już jakby zdana na łaskę i niełaskę aliantów. Była przede wszystkim, jeżeli chodzi o własny przemysł zbrojeniowy, i tak niedorozwinięty, zdana na łaskę zachodniego kapitału, co bardzo, bardzo źle się odbiło na losach kampanii na froncie wschodnim. Kiedy w 1916 roku okazało się, że Rosja nie potrafi utrzymać tego ciężaru prowadzenia walk na froncie wschodnim, kiedy Niemcy weszli bardzo głęboko w bunt Imperium Rosyjskiego, zajęli spore połacie zachodniej części tego państwa, podjęto decyzję o przejściu na coś w rodzaju ręcznego sterowania w 1917 roku. Na samym początku tego roku do Petersburga przyjechała delegacja aliancka, anglo-francusko-włoska, z lordem Milnerem na czele, której zadaniem było objęcie ściślejszą kontrolą zarówno działań wojennych carskiej Rosji, jak i przemysłu zbrojeniowego. Toczyły się tutaj negocjacje z carem i rządem rosyjskim, które miały na celu utrzymanie Rosji w tej wojnie po stronie Antanty, powstrzymanie wpływów niemieckich na dworze, a także rozciągnięcie ściślejszej kontroli nad rosyjskim sojusznikiem. I warto też powiedzieć, że po odjeździe tej misji alianckiej z Rosji, bardzo niedługo potem wybuchła rewolucja lutowa. I później w brytyjskim parlamencie, w Izbie Lordów, były takie słuchy, że rzeczywiście Lord Milner z tą misją przyczynił się do wybuchu tej rewolucji. Zresztą takie wiadomości miał mieć też podobno wywiad niemiecki. I jest bezsporna sprawa oczywiście wysłania Trockiego ze Stanów Zjednoczonych przez Halifax w Kanadzie na rozkaz, który przyszedł z Londynu, wypuszczenie go z obozu jenieckiego, w którym został na krótko internowany w 1917 roku, i wysłanie go z powrotem do Rosji. Ponieważ Trocki w 1917 roku przebywał we Francji, z której został wydalony do Hiszpanii, z Hiszpanii przepłynął na pokładzie transatlantyku do Nowego Jorku, gdzie przez jakiś czas przebywał w luksusowym mieszkaniu. Potem zakupił bilety na statek Christiania Fjord, który miał wrócić do Europy. Ten statek został zatrzymany w Halifaxie w Kanadzie. Brytyjczycy skontrolowali listę pasażerów, internowali większość obywateli państw centralnych, a także ludzi, których podejrzewano o współpracę z wywiadem czy z wojskami państw centralnych, w tym Trockiego i kilku innych rewolucjonistów, ale z inicjatywy i szefa wywiadu brytyjskiego w Nowym Jorku, Williama Weissmana, z inicjatywy również pułkownika House'a, także na rozkaz z Londynu, Trocki został uwolniony i wysłany z powrotem do Europy, do Rosji. I było to dość symptomatyczne, dlatego że po wybuchu rewolucji w Rosji, mimo iż większość państw na świecie nie nawiązywała oficjalnych kontaktów z bolszewickim rządem
i nie uznawała go, to jednak kontakty na niwie nieoficjalnej jak najbardziej były. I tutaj pośrednikiem był nieoficjalny wysłannik rządu sowieckiego w Londynie, Leonid Krasin, dzięki któremu zawarto pierwsze umowy gospodarcze pomiędzy rządem Zjednoczonego Królestwa a Rosją sowiecką. I w dwudziestoleciu międzywojennym przemysł sowiecki mógł się tak rozbudować nie tylko dzięki niewolniczej pracy tysięcy łagierników, ale też dzięki zachodnim koncesjom, przede wszystkim amerykańskim, niemieckim i brytyjskim. I tutaj Brytyjczycy już tradycyjnie mieli udział w rozwoju przemysłu wydobywczego, w rozwoju przemysłu tekstylnego i spożywczego, ale też w rozwoju innych gałęzi przemysłu na terenie Rosji sowieckiej. Natomiast Amerykanie i Niemcy inwestowali głównie w cięższych gałęziach przemysłu, takich jak hutnictwo, produkcja samochodów, produkcja zbrojeniowa, a także w przemysł elektrotechniczny. Także warto też przy tym pamiętać, że bardzo wiele rozwiązań technicznych używanych przez Armię Czerwoną w latach 1939-45 było po prostu efektem przyciągnięcia tych koncesji, które polegały nie tylko na wydobyciu surowców czy budowie zakładów przemysłowych, ale także na pozyskiwaniu określonej technologii. I po 1941 roku, po inwazji III Rzeszy na Związek Radziecki, podpisano umowę radziecko-brytyjską, której z jednym z efektów znów było to, co już wcześniej, przed I wojną światową, mieliśmy do czynienia, czyli anglo-radziecka inwazja na Iran w roku 1941, kiedy to po raz kolejny wojska już wtedy radzieckie zajęły północną część Iranu, natomiast południowa część tego kraju dostała się w ręce Brytyjczyków. I znów podzielono strefę wpływów, a Iran stał się marionetką tych obydwu mocarstw. Na tym zdjęciu widzą Państwo brytyjskie czołgi Matilda, które na mocy umów anglosowieckich po 1941 roku w konwojach docierających do Archangelska były transportowane, tak samo jak uzbrojenie produkowane w Stanach Zjednoczonych, do Rosji sowieckiej i miało ono później swoje miejsce na froncie wschodnim. To jest tylko jeden przykład. Po II wojnie światowej te kontakty dyplomatyczne i gospodarcze nie skończyły się. Warto sobie odnotować, że brytyjskie patenty, brytyjska technologia w dziedzinie budowy rurociągów, elektroniki, a także przemysłu lekkiego była sprzedawana do Związku Radzieckiego w latach zimnej wojny pomiędzy 1945 a 1989 rokiem. Oczywiście tutaj już Brytyjczycy nie dorównywali w tej sprzedaży technologii Amerykanom, natomiast na pewno przyczynili się do rozwoju sowieckiej potęgi przemysłowej, czego nie zmieniły takie afery jak afera piątki z Cambridge, pięciu funkcjonariuszy brytyjskiego wywiadu, którzy, jak się okazało, szpiegowali dla Związku Radzieckiego, tak jak słynny Kim Philby, który po zdemaskowaniu i ucieczce do Rosji zmarł w Moskwie. Dziękuję bardzo.